Dzień dobry Państwu. Wczoraj selekcjoner reprezentacji narodowej Waldemar Fornalik przedstawił skład osobowy sztabu reprezentacji Polski oraz pierwsze powołanie dotyczące składu zawodniczego. W sztabie reprezentacji ja się znalazłem, więc uznałem, że to jest ważne wydarzenie również dla tego miejsca, jak i oczywiście dla mnie. Więc dlatego dzisiaj pozwoliłem sobie na to, żebyśmy mogli się spotkać i poprosić o to spotkanie. Odczuwam bardzo dużą radość ze względu na ten czas, który mam za sobą, mówiąc i mając na myśli pracę w Śląsku Wrocław. Ogromną satysfakcję z tego, co tutaj wspólnie z drużyną oraz ze sztabem szkoleniowym, medycznym i wszystkimi ludźmi współpracującymi tutaj osiągnęliśmy. Niewątpliwie ukoronowaniem tego było ostatnie zdobycie Mistrzostwa Polski. Bardzo się z tego cieszę i jestem dumny z tego powodu, ponieważ wiem, ile to pracy kosztowało wszystkich ludzi właśnie wymienionych w tych wszystkich sprawach, które dotyczą prowadzenia drużyny. W tym momencie można powiedzieć wprost, zostałem powołany do drużyny narodowej i to jest sprawa dla mnie, ale z pewnością dla każdego Polaka ogromnej wagi i tutaj czuję, że jest to na tyle ważne, że chciałbym właśnie w takim bardzo dobrym nastawieniu, jeżeli chodzi o przeszłość, zakończyć współpracę ze Śląskiem Wrocław. Z pewnością będzie czas na to, żeby rozmawiać z zawodnikami i z trenerami, i z wszystkimi pracownikami. Ale rozpoczyna się nowy etap i czuję dumę z tego powodu, że jestem w składzie tych ludzi, którzy będą mieli wpływ na losy reprezentacji. Na pewno tutaj ważną kwestią jest również to, że zostałem obdarzony zaufaniem ze strony selekcjonera, ponieważ ważna jest to kwestia i ważna to jest rola człowieka bezpośrednio wspierającego, pomagającego selekcjonerowi. I tutaj czuję wdzięczność za zaufanie, które zostało mi powierzone. Wierzę, że wszystko potoczy się w takim kierunku, jakiego wszyscy oczekujemy i celem, jakim od zawsze było w reprezentacji wygrywanie. Ten cel jest, myślę, w dalszym ciągu na pierwszym miejscu oraz zapewnianie satysfakcji kibicom, co w piłce nożnej jest również ważne. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie trenerze. Czy mają państwo jakieś pytania? Tak, panie Marku, czy w ogóle pan rozpatrywał możliwe, czy w ogóle by było rozważana możliwość włączenia dwóch funkcji, bo na przykład Muratowski kiedyś włączył dwie funkcje. Podczas rozmów ze związkiem, podczas rozmów z selekcjonerem nie było takiego kontekstu i tutaj nie ma w ogóle o tym mowy. Na tyle jest to poważna sprawa, że nawet z punktu widzenia ogromu pracy myślę, że jest to niemożliwe. Jak przyjął w ogóle trener czy to, że pan tam idzie? Spokojnie? Czy wręcz z błogosławieństwem, czy dlaczego? Przyjął to ze zrozumieniem, mając świadomość, że to jest sprawa najwyższej wagi i tutaj jest to, wydaje się, oczywiste, że tego rodzaju powołanie nie może się spotkać z jakimś oporem. General Leczyka nie będzie w kadrze, ale będzie w kadrze drugiego uczniów, no można powiedzieć, którzy czerpią pełnymi garściami i trener Fornalik i pan. W związku z tym to jest taka gdzieś chyba kontynuacja myśli też pana Oresta w kadrze. I mam drugie pytanie, czy mierzał to wszystko, no bo jest na jakimś tam etapie jest budowy cały czas ten Śląsk, chociażby w kontekście ostatnich zmagań w Europie, czy gdzieś no nie będzie po prostu tak po prostu żal zostawiać tego wszystkiego tutaj we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie. Oczywiście ja utożsamiam się w wielu kwestiach z tym patrzeniem na piłkę, jeżeli chodzi o patrzenie do trenera Mieczyka.
ale fakt jest, że już na tyle długo współpracujemy, że moja rola też się troszeczkę zmieniła. I tu mogę powiedzieć, że jakiś czas temu byłem jedynie uczniem trenera Jańczyka, a od pewnego czasu jestem współpracownikiem. I to całkowicie zmienia optykę naszą. I tutaj czas leci, ludzie się rozwijają i oczywiście przeszłość ma ogromne znaczenie, ale przede wszystkim liczy się przyszłość. Jeżeli chodzi o drugie pytanie dotyczące jakby jeszcze pan kontekst jeszcze tego czy pytania. Nie żal zostawiasz tego wszystkiego, co tutaj zrobiliście wspólne? Z pewnością jakiś niedosyt pozostaje, czy nutka takiego zastanowienia związanego z tym, co jeszcze przed nami. I tutaj można w tych kategoriach na to patrzeć, że może jest i żal, ale tak przyglądając się tej sytuacji, to najbardziej mi chyba żal jest reakcji tych ludzi tutaj będących blisko klubu i troszkę dalej po tych naszych sukcesach, po zwycięstwach. Tutaj te reakcje są tak spontaniczne, tak bym powiedział fantastyczne, że to jest coś niezapomnianego i człowiek zawsze będzie do tego pracował. Panie trenerze, ostatnie tylko pytanie. W dobie kryzysu polskiego futbolu, teraz wielkiego kryzysu, polską reprezentację czekają niezwykle ciężkie mecze i z Czarnogórą i później szybko z Anglią. Eliminację można przegrać już na samym początku, w związku z tym no na pewno jest ogromna presja przed panem i przed całym sztabem szkoleniowym. Znaczy pewnie macie świadomość, że ta mina jest bardzo blisko, o którą można się rozwalić. Z pewnością widzimy i trudności, ponieważ te trudności w każdej sytuacji one są i będą, ale też widzimy szanse. To jest motyw tego, że chcemy i podejmujemy się tego, aby wejść i zaangażować się i poprowadzić tą grupę ludzi, te przedsięwzięcie do przodu. Panie trenerze, to wejdźmy w to, co pana czeka przez następne dwa lata. Panie trenerze, dlaczego sobota, a nie ktoś inny? Tak? To będą pytania, które będą nurtować. Chciałem, nie, tak żartobliwie chciałem pana poprosić po prostu o komentarz, bo to też ważne dla piłkarskiego Wrocławia, prawda? Jest zawodnik, jest w formie, jakby pan był uczynny, ze dwa zdania powiedzieć. Myślę, że reprezentacja i pewien sposób patrzenia w tym momencie na reprezentację jest taki, że pewien trzon tej drużyny, on istnieje. I tutaj trudno mówić o tym, żeby nagle zrobić rewolucję. I tutaj ja się zgadzam z trenerem Kornalikiem. On taki pogląd przedstawia i to jest, wydaje się, oczywiste. Jeżeli chodzi o jakieś ewentualne, gruntowne zmiany, no to trzeba dać troszeczkę czasu sobie i temu zespołowi, który tutaj został w jakiś sposób wstępnie ukształtowany, czyli powiem, trzon został zbudowany. Więc jeżeli chodzi o takie diametralne zmiany, to jest jakby taka sytuacja. Jeżeli chodzi o Waldka, to Waldek właśnie jest tego typu zawodnikiem, który tak naprawdę ma wszystko przed sobą. I ja widząc go codziennie na treningu, ja to odbieram w takich kategoriach. To jest zawodnik, który ma wszystko przed sobą. Jemu każdy kontakt z światem zewnętrznym, tak to wyrażę, na poziomie reprezentacyjnym, może tylko pomóc i dać mu szansę, żeby on stał się zawodnikiem dojrzałym i biorącym na barki odpowiedzialność za losy drużyny. Chciałem tak zapytać, wiadomo, że obejmujecie pan z kadrę po Euro 2012 i zastanawiam się, czy ta impreza to jest obciążenie czy wartość, dlatego że raz, że bierze pan piłkarzy, którzy no, mają ze sobą ogromną porażkę, prawda, swoją, prestiżową i to, czy pan to czuje, że to można wykorzystać, czy to trzeba im wybić z głowy do Euro? To jest pierwsze pytanie, a po drugie, czy panowie się nie boicie takiego starcia no trochę z gwiazdami, prawda? Jak czytam wywiad Roberta Lewandowskiego, który tam niszczy trenera Smudę i mówi, że to jest nieudacznikiem i że nie było taktyki, fizyki, w ogóle niczego nie było, no to ciężko będzie wchodzić do takiej szatni nowemu człowiekowi, który musi się zmierzyć z piłkarzami, którzy mają sobie bardzo wysokie mniemanie. Także dwie historie. Jedno Euro, drugie gwiazdy polskie. Każde wydarzenie, każdy mecz to jest ogromne doświadczenie, przede wszystkim dla zawodników, bo trener
w moim odczuciu jest właśnie po to, żeby tego zawodnika naprowadzić, żeby mu pomóc, żeby on dał z siebie to, co ma najlepszego. I te doświadczenie tych zawodników, one nie ma co ukrywać, jest bezcenne. Doświadczenie mistrzostw Europy. My, jako trenerzy, w tym momencie naszym zadaniem jest nawiązać kontakt z tymi zawodnikami i można powiedzieć, zdiagnozować sytuację. Bo to nie można w tym momencie odpowiedzieć na szereg bardzo konkretnych pytań, bo jest to niemożliwe. Dopiero wszelkie ruchy, czy kadrowe, czy związane z pracą bezpośrednio z zawodnikiem, one mogą nastąpić dopiero po tym, jak zostanie zebrana wzajemna informacja, bo z pewnością zawodnicy również będą otwarci na tyle, żeby zobaczyć, co nowy sztab szkoleniowy, co nowy selekcjoner zaproponuje. Panie trenerze, ja tak trochę nawiązując do pytania Michała, no ale pan trener wspomniał o tym, że jest trzon, ale ten trzon zawód w kluczowym momencie. Ja wiem, że teraz nie ma czasu na eksperymenty, bo zaraz zaczynają się eliminacje do Mistrzostw Świata. Ale trudno powiedzieć, że mamy kadrę zbudowaną, bo jednak te mistrzostwa w najsłabszej grupie pokazały, że nie mamy tej kadry w dalszym ciągu na takim poziomie, które by nas satysfakcjonowała. I drugie pytanie, jakie będą konkretne zadania trenera właśnie w sztabie reprezentacji? Właśnie, jaki jest podział ról między panem a panem Van der Waalen? Jesteśmy, może zacznę od tego pytania, jesteśmy po, można powiedzieć, wstępnej, roboczej takiej analizie sytuacji. I w przyszłym tygodniu jesteśmy umówieni na już taką, rozpoczęcie działalności, mam na myśli otwieranie wszystkich tematów, które są związane z funkcjonowaniem, z podziałem ról. Generalnie jest to już ustalone, ale tak naprawdę te szczegóły, które są najistotniejsze, one zostaną podane i wypracowane, bo to jest chyba najważniejsze słowo w przeciągu tych najbliższych dni, które rozpoczynają się od przyszłego tygodnia. Jeżeli chodzi o trzon, to faktem jest, że to w piłce nożnej wyniki decydują o wartości. Ostatnie wyniki rzeczywiście one nie były satysfakcjonujące, ale też nie można wszystkiego skreślić. I to jest myśl przewodnia. Nie można wszystkiego skreślić, żeby powiedzieć, że teraz wszystko było źle i należy zburzyć, zbudować od początku. Żeby budować od początku, trzeba ogromnie dużo czasu i cierpliwości. Tego czasu nie ma, a wierzę, że cierpliwość będzie. Czy w cudzysłowie centrum operacyjne przenosicie do Chorzowa, bo tam mieszkacie, czy też dostaliście jakiś taki wymóg z PZPN-u, że musicie raz na jakiś czas, oczywiście poza meczami, meldować się w Warszawie i tak. Centrum operacyjne zawsze będzie w stolicy, to jest podstawowa rzecz, chociażby ze względu na to, że w sztabie szkoleniowym są ludzie z Poznania, a Warszawy z całego kraju. Tutaj sytuacja jest taka, że tutaj nie podlega żadnej wątpliwości. Centrum zawsze jest w Warszawie i tam nasze spotkania mają miejsce. A że praca i charakter pracy jest tego rodzaju, że jeździmy, oglądamy bez mała wszędzie, to też jest związane również z logistyką i z wszystkimi tego idącymi za tym szczegółami. Panie trenerze, a co z niesfornymi odrzuconymi? Mówię tu o Borucu, mówię tu o tych piłkarzach, o Peszce, które gdzieś tam te drzwi do kadry zostały zatrzaśnięte. Czy będzie jakaś dłoń? Co? To jest tak naprawdę pytanie do selekcjonera w tym momencie, ponieważ zbyt mało czasu i pracujemy, i współpracujemy, żebym ja miał jakąś większą wiedzę na ten temat. Ja tak naprawdę z marszu przystępuję do pracy, tak naprawdę dzisiaj być może dojdzie do tego, że zamknę pewne sprawy związane ze Śląskiem Wrocław, a do tej pory jednak gro czasu pochłaniało mi praca tutaj, więc od tego momentu tak naprawdę się przestawiam i próbuję oczywiście kierować swoją uwagę na te sprawy najważniejsze związane z pracą reprezentacji. A pana pogląd prywatny jest taki, że należałoby dać czyste konto wszystkim piłkarzom, tak jak część trenerów tak robi, czy jednak jeżeli ktoś został skreślony, powiedzmy z powodów dyscyplinarnych, czy tego, że nie pasował do tej grupy, to należałoby kontynuować. Jaki jest pana prywatny pogląd? Bo ja wiem, że nie mieliście czasu tego konsultować, ale
obserwuje pan. Pogląd zawsze jest ludzki. Trzeba otworzyć się na każdego zawodnika, zobaczyć tak naprawdę jego sytuację i tak naprawdę jego możliwy wkład i wartość, którą wniesie do drużyny narodowej. To jest nawet każdy człowiek, który nie jest trenerem, na to w ten sposób spojrzy. Ale tych czynników jest tak dużo, że trzeba się pochylić z punktu widzenia szkoleniowego i tak naprawdę one zadecydują. Jak pan myśli, czy w Polsce będzie kiedyś funkcjonował model niemiecki? Czyli teraz podali za jakiś czas Wojciechowski, czyli asystent. Kiedyś funkcjonowały świetnie, nie sprawdzało. Modele mają to do siebie, że one są tworzone. Schematyczne naśladowanie jakiegokolwiek modelu, on jest pewnie skazany z góry na niepowodzenie, bo każda sytuacja, każde miejsce i każda rzeczywistość ma to do siebie, że jest niepowtarzalna. I jeżeli współpraca się będzie na tyle dobrze rozwijała, to ci ludzie, którzy za to odpowiadają, patrząc z góry, a przede wszystkim ludzie, którzy obserwują pracę tej grupy ludzi, mam tu na myśli sztabu szkoleniowego, oni doskonale wyczują, jaki należy następny krok wykonać. Panie Marku, czy odchodząc stąd zostawia pan następcę, czy też trener będzie uznał, że tylko Marek był godny tej roli i teraz nie będzie drugiego trenera? Przyznam szczerze, że tak naprawdę nie wiem. I to dopiero najbliższa rzeczywistość, najbliższa przyszłość pokaże, bo jeżeli chodzi o sprawy decyzyjne, oczywiście trener ma tutaj pierwszoplanową rolę, jeżeli chodzi o dobór współpracowników, ale jest to też związane z funkcjonowaniem klubu i z pewną strategią działania. Także tutaj trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Dziękuję. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Ostatnie. Czy pan trener, ostatnie moje. Czy pan trener nie boi się presji, ale chodzi o to, że już teraz ten sztab jeszcze nie zaczął pracować, a mówi się, że to jest sztab ludzi bardzo spokojny. Pan jest oazą spokoju, to jest pod nami zdaje oazą numer dwa, prawda? I teraz czy, a jednocześnie ci złośliwi mówią, że to jest, spokój oznacza trochę brak charyzmy, tak? Czy dacie radę wziąć to za twarz? Bo jest dużo, będzie też ogromna presja, prawda? Taka niespotykana nigdzie chyba jeszcze. Jak pan to widzi? Czy spokój? Ja myślę, że tutaj panowie pracujecie, państwo pracujecie w mediach, które rządzą się swoimi prawami, a prawo mediów jest takie, jeżeli ktoś jest głośny, krzykliwy, to znaczy, że ma charyzmę. Często to są bardzo duże uogólnienia i to nie jest jakiś tam zarzut w stosunku do państwa, tylko prawda jest taka, że często pewne takie uogólnienia, one zafałszowują taką rzeczywistość prawdziwą. I to jest coś naturalnego, a rzeczywistość ta, która będzie miała miejsce, ona zweryfikuje te wszystkie wątpliwości i takie, powiedzmy, nie chcę powiedzieć zarzuty, ale pewne takie uwagi czy spostrzeżenia związane właśnie z tego rodzaju sprawami, związanego z charakterem, z temperamentem, z tym, jak kto reaguje na różne sytuacje, prawda? Bo to suma summarum i tak wszystko sprowadza się do tego, żeby zawodników przygotować. W jaki sposób się to zrobi, to jest jakby rzeczą drugorzędną. Rozumiem, że to było rzeczywiście ostatnie pytanie. Bardzo dziękuję za spotkanie Państwu, dziękuję Panie Trenerze. Następna okazja do spotkania z Panem Trenerem na meczu Polska-Mołdawia, tak? Całkiem niedługo. Jeszcze w samym górze Pan macie. Tak. Ja już mam doświadczenie z tego miejsca. Bardzo bliski, ale mogę też powiedzieć, że z Estonią jest mecz najbliższy towarzyski. Ja miałem jako trener Śląska Wrocław okazję być na meczu Estonii z Irlandią. Obserwowałem tam zawodników i też już pewien klimat, który tam ma miejsce, jest mi znany. Także te rzeczy związane z pracą klubową i reprezentacyjną, wbrew pozorom, bardzo, bardzo się przeplatają i łączą.